Segundo misterio doloroso, la traslación de Jesús a la cruz.
Audycja specjalna w programie pierwszym Polskiego Radia. Pociesza mnie fakt, że Pan potrafi działać także poprzez narzędzia niedoskonałe. W radości zmartwychwstałego Pana i ufni w Jego pomoc idziemy naprzód. Pan nas wspomoże, a Matka Boża będzie po naszej stronie. Słowami z początku pontyfikatu Benedykta XVI rozpoczynamy ceremonię jego ziemskiego pożegnania. Małgorzata Bartos, witam. I ksiądz Andrzej Majewski. A nasze spotkanie rozpoczynamy słowami, które zostawił nam papież senior, papież Benedykt XVI, wędrując po ziemi polskiej. Drodzy bracia i siostry, podczas pierwszej podróży do Polski Jan Paweł II nawiedził tu sanktuarium i swoje przemówienie poświęcił modlitwie. Na koniec powiedział i o to proszę, abyście się za mnie tu modlili za życia mojego i po śmierci. Dzisiaj chciałbym się zatrzymać na moment w kaplicy Matki Bożej i zwyczajnością pomodlić się zgodnie z Jego prośbą. Ja również zwracam
się do was serdeczną prośbą, abyście się modlili za mnie, za cały Kościół. W warszawskim studiu pierwszego programu Polskiego Radia jest z nami również ksiądz profesor Witold Kadecki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, redemptorysta. Witamy bardzo serdecznie. Witam państwa również serdecznie. Księże profesorze, zacznijmy od pytania oczywistego. Czy spotkał ksiądz profesor osobiście papieża Benedykta, a może wcześniej kardynała Ratzingera? Bardziej to pierwsze. Osobiście spotkałem kardynała Ratzingera jako prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Co więcej, miałem tą przyjemność zjeść z nim kolację, a więc nasza rozmowa trwała około 2 godziny, nawet może więcej. To było niezwykłe wydarzenie. Przybył na Akademię Alfonsjańską na rozpoczęcie roku akademickiego, gdzieś w latach 90. Ja byłem młodym studentem z Polski. Było wolne miejsce obok kardynała. Wszyscy się bali żelaznego kardynała i pouciekali wielcy profesorowie gdzieś po bokach. Nie bał się ksiądz profesor pytań teologicznych? Tak, nie. A on zaprosił mnie, żebym usiadł obok niego, bo było wolne miejsce. I rozmawiał ze mną przez 2 godziny. Co za piękna rozmowa. Prostota, urok osobisty. Ja wtedy zrozumiałem, kim jest Ratzinger. Jakim ciepłym, dobrym człowiekiem. Ta rozmowa wywarła na mnie ogromne wrażenie. Dziś mamy porozmawiać o duchowym testamencie papieża Benedykta. Watykan opublikował ten testament nazajutrz po jego śmierci. I swój testament zmarły w sobotę papież emeryt napisał na początku swojej posługi pasterskiej już w 2006 roku. Potem już nic w nim nie zmieniał i to chyba ciekawe, bo jego poprzednik Jan Paweł II właściwie do końca korygował swój testament. No właśnie, jak to widzieć, jak to oceniać, jak to rozumieć? Porządek niemiecki, dlatego ja raz napisawszy napisałem, ale ten testament jest niezwykły, powiem szczerze państwu. Lakoniczny, krótki, zwięzły, ale niezwykły jest przede wszystkim tym, że jest osobisty, bardzo bym powiedział osobisty. I to, co mnie uderza w nim, najpierw mówi, że dziękuję Panu Bogu za to, że dawał mi światło swego oblicza. To my wiemy, dlaczego użył tego słowa. Oblicze Jezusa. Właściwie leitmotivem pontyfikatu Benedykta XVI było przedstawiać ludziom ludzką twarz Boga. Ludzką twarz Boga. To w nawiązaniu także do Manopello, które odwiedził i odkrycia tego cudownego obrazu właściwie. Ale też dlatego też powstał Jezus z Nazaretu, myślę, żeby tego Jezusa zbawcę pokazać w całej rozciągłości. Potem wielka trylogia, piękna trylogia, którą bym polecił państwu jako lekturę teraz po śmierci papieża. Znakomicie się to czyta i to jest właściwie istota chrześcijaństwa. Potem to, co mnie zaskakuje, to jest właśnie dom rodzinny. Wspaniały dom, o którym mówi w tych słowach. I wiele w tekstach Benedykta mamy na temat Bawarii, pięknej Bawarii. O tym też jest w testamencie. No właśnie, on ciągle wraca do Bawarii, mimo że większość czasu, większość swojego życia, może nie większość, ale zdecydowanie wiele lat spędził w Rzymie. Tak, ale to, co wyniósł z domu ojczystego, z wiary ojca, z bezinteresownej miłości matki, o której wspomina, z dobroci swojej i wrażliwości swojej siostry, która była z nim aż do 92 roku do śmierci w Rzymie. Towarzyszyła mu, pozostała niezamężną, była jego jakby gospodynią, ale też cudowny kontakt ze swoim bratem, starszym bratem, który był dla niego przewodnikiem. Wprost w tym testamencie mówi, że dziękuję mu za to, że swoją energiczną stanowczością, swoimi sądami, pogodą ducha, zawsze torował mi drogę. Również kapłan. I również kapłan, tak, w tym samym dniu wyświęcony, choć starszy. I to znamienne, że już jako papież Benedykt emeryt pojechał, żeby spotkać się jeszcze ze swoim bratem na kilka dni przed jego śmiercią. Dokładnie tak to pokazuje.
Można to po prostu tylko naśladować. Relacje tych trojga rodzeństwa, ale też miłość do rodzinnego domu, wspaniałego domu, prostego domu. Ojciec, jak wiemy, był policjantem, mama była córką piekarza. To była zwyczajna rodzina, ale ojciec był niezłomny, ojciec był antyfaszysta, był prześladowany z tego powodu, często przenoszony. Oni mieli kilka domów. Tak jak i Ratzinger całe życie wędrował. Ratzinger pracował na kilku uniwersytetach. I w Bonn, i w Tübingen, i w Münsterze, i tak dalej. Widać, że był bardzo taki mobilny i nie znajdywał jednego miejsca. Zmienność była urokiem jego postaci. To wszystko wychodzi w testamencie i właściwie wiele więcej poza tym piękna Bawaria, także ojczyzna papieża w prealpach bawarskich, o których wspomina. No ale kto zna choć odrobinę Bawarię, wie, że to jest cudowny kraj gór, jezior, wiary jednak jeszcze ludzkiej, takiej naturalnej pobożności, no i tradycji, kultury, do której się bardzo często odnosił. Pisze papież emeryt Benedykt w swoim testamencie: wreszcie dziękuję Bogu za całe piękno, którego mogłem doświadczyć na różnych etapach mojej drogi, ale szczególnie w Rzymie i we Włoszech, które stały się moim drugim domem. No właśnie, piękno Włoch, piękno Rzymu. Na czym polega ten fenomen fascynacji Rzymem? Dlaczego, a może raczej czym Rzym może nas urzekać? Czym urzekł papieża Benedykta? Historią, nie wiem, zabytkami, może stylem życia Włochów? To jest ciekawa sprawa, że Benedykt jakby osobiście w tych swoich książkach, wywiadach czy w innych tekstach bardzo mało wspomina na ten temat, ale to wcale nie oznacza, że on tego nie doceniał, nie kochał, nie lubił kuchni włoskiej i tak dalej, tych klimatów włoskich. Nie, wprost przeciwnie, lubił. Stosunkowo mało w porównaniu z tym, co o Bawarii mówił, wspomina. Natomiast widać było w tych tekstach takich już poważniejszych o sztuce, o kulturze, o dialogu wiary i kultury, że są mu to rzeczy bardzo drogie. Czym zachwyca Rzym? Tym, że jest Rzymem, także w jednym miejscu tu mamy starożytność europejską, która doprowadziła nas do cywilizacji współczesnej, że mamy grecką kulturę, którą Rzymianie przejęli, że mamy cudowne średniowiecze, że mamy także barok cudowny, który zrodził niezwykłą sztukę i urok współczesnych kościołów, tak jak to widzimy, że Rzym ma cudownych artystów, Berniniego, Caravaggia, Michała Anioła, Rafaela i wielu innych, ale przecież nie zapominajmy, że i Rzym był stolicą malarstwa przez długie lata, ale nie zapominajmy, że to jest też stolica chrześcijaństwa, czyli Kościół od początku, od Pawła i Piotra, którzy przez wiele lat byli w Rzymie, że te pomniki historii kościoła starożytnego, nie tylko zresztą tych dwóch filarów kościoła. Drodzy Państwo, jechać do Rzymu to tak jak poniekąd jechać do Ziemi Świętej, w pewnym metaforą tego słowa, więc nic dziwnego, że się tak dobrze odnajdujemy w tym brudnym często, ale pięknym Rzymie. I Benedykt XVI, mieszkając tam ponad 20 lat, no musiał to doceniać, chodził tymi uliczkami, zatrzymywał się często przy witrynach sklepów, by spoglądać, jaka literatura nowa powstała na świecie. No więc myślę, że był wielbicielem Włoch, choć stosunkowo mało o tym pisze i mówi. Ksiądz profesor jest autorem świetnego przewodnika po Rzymie. Może gdybyśmy mieli wytyczyć taką tracę Ratzingera po Rzymie, dałoby się zrobić? Czy to by był tylko jego dom, kongregacja nauki wiary, kiedy był kardynałem jeszcze odpowiedzialnym za tę kongregację? Czy może wyjeżdżał dalej? Jakby miał wyglądać tego typu przewodnik po Rzymie Ratzingera? Pewnie by się dało, ale przysporzyłoby mi to dużo trudności, powiem szczerze, dlatego, że stosunkowo mało mamy takich wypowiedzi. Dużo łatwiej o Bawarii by to było zrobić. Natomiast to jest, nie wiem, czym jest podawana ta intymność wypowiedzi odnośnie Włoch, ale oczywiście, żeby się dało, to są te klasyczne miejsca, także we Włoszech, nie tylko w samym Rzymie, które były, pod których wrażeniem na pewno papież Benedykt, wcześniej Ratzinger był. Bardzo dziękuję. Do naszej rozmowy powrócimy jeszcze po zakończeniu transmisji z pogrzebu Benedykta XVI. Thank you.
Końcową część testamentu Benedykt XVI poświęcił zachęcie do wytrwania w wierze. Napisał: trwajcie mocno w wierze, nie dajcie się zwieść. Z księdzem profesorem Markiem Jagodzińskim z Międzynarodowej Komisji Teologicznej rozmawia Jan Pniewski. Tę część testamentu Benedykt napisał przede wszystkim jako człowiek, który całe życie zajmował się teologią. W tym czasie niejednokrotnie widział, że wiarę próbowano dyskredytować w imię osiągnięć naukowych. Chciałem podkreślić, że Benedykt przeżył prawie wiek i cały czas trzymał rękę na pulsie kultury, wydarzeń, nauki, nauk humanistycznych przede wszystkim. I on sobie zdawał sprawę z tego, że cały czas batalia toczy się o prawdę, bo w teologii chodzi o prawdę. Natomiast tej prawdy szukają różni ludzie i różnie im to wychodzi. I często to takie dziedzictwo pooświeceniowe wydawało się, że wiara stoi w kompletnej sprzeczności z rozumem. I dlatego poszczególne odkrycia, które wydawały się niosą jakąś wielką nadzieję, że oto teraz odkryliśmy jakiś paradygmat cudowny, który pozwoli wreszcie poznać prawdę o rzeczywistości, próbowano to tak samo stosować do teologii. I często miało to znaczenie redukcyjne, niszczące dla teologii. Można by się powołać na pewien przykład. Była taka moda w pewnym czasie, gdzie kwestionowano wszelkiego rodzaju nadprzyrodzoność w imię racjonalności, że to jest nieracjonalne. Dlatego wszystkie cuda, wszystko to, co dotyczy życia Jezusa, to miałoby być po prostu nieprawdziwe, to miałoby być tylko zniekształcenie rzeczywistości przez wiarę. I w ten sposób próbowano jakoś uprzystępnić wiarę rozumowi, wszystko potraktować rozumowo, logicznie tylko, ale efekty tego były niszczące dla wiary. Dlaczego? Dlatego, że na przykład Bultmann wymyślił, że aby uporać się z tymi różnymi nadprzyrodzonymi rzeczywistościami, to trzeba zrozumieć jedno, że tak naprawdę to przy głoszeniu Ewangelii chodzi tylko o wiarę, a więc egzystencja człowieka. Liczy się moja więź z Bogiem tu i teraz, decyzja, którą podejmuję. W związku z tym wszystkie inne stwierdzenia Pisma Świętego na temat wydarzeń, na temat pewnych cudownych okoliczności, czegoś nadprzyrodzonego, nie mają żadnego znaczenia. To prowadziło w rezultacie do tego, że gubiła się podstawa, fundament wszystkiego, czyli Jezus Chrystus, który mówił przecież: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Który mówił: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I tu się także pojawiała dyskusja na temat Jezusa historycznego. Ależ oczywiście, że tak. Ponieważ uważano, że wiara zniekształciła osobę Chrystusa, próbowano, to był taki prąd poszukiwania życia właśnie das Leben Jesu Forschung, odtworzyć, jak naprawdę wyglądało prawdziwe życie Jezusa. I powstawała masa tego typu projektów, takich książek, które po czasie okazywało się, były po prostu jak wynikiem pewnych uprzednich założeń ideologicznych często autora, który na siłę starał się pokazać Jezusa tak, jak mu to się podobało, jak on to sobie założył, bo to, co nadprzyrodzone, co Boże, po prostu nie może istnieć, nie może się zdarzyć, bo świat jest racjonalny i nie może być w ten sposób. I dlatego już dawno dość zdano sobie sprawę z tego, że takie poszukiwanie prowadzi donikąd. Trzeba pamiętać o tym, że Benedykt XVI to był teolog fundamentalny. Teologia fundamentalna zajmuje się problemem wiarygodności. Wiarygodności Jezusa, wiarygodności samej wiary, wiarygodności Kościoła. Jego całe dzieło było poszukiwaniem właśnie tejże prawdy w kontekście uwiarygodnienia jej dla człowieka. I pokazywał nieustannie, że wszelkie te cudowne odkrycia, które wydawały się już raz na zawsze otwierają drogę do prawdy, bardzo często były wykorzystywane ideologicznie tylko, budowano pewne sztuczne systemy, które po czasie, jak to zwykle bywa w nauce, nie wszystko się sprawdza, nie wszystko jest takie oczywiste i wieczne. Te systemy budowano z perspektywy tak zwanego czystego rozumu, a Benedykt podkreśla, że nie ma takiego nieuprzedzonego czystego rozumu, gdzie u podłoża już są pewne rozstrzygnięcia teologiczne. Oczywiście, że tak. I dlatego Benedykt prowadził cały czas ludzi do źródła prawdy, którym jest Chrystus. Jeśli się zaneguje jego rzeczywistość, jeśli mu się odbierze te wymiary, które przekazuje chrześcijaństwo, to wtedy to źródło staje się zamazane, nieobecne i następuje to,
co Benedykt określał dyktaturą relatywizmu. Czyli jak nie ma Boga, nie ma prawdy ostatecznej, to w ogóle nie można czegokolwiek wymagać człowieka. Każdy ma swoją prawdę, każdy może robić, co mu się podoba. I dlatego też proszę zauważyć, że fundamentalne, końcowe dzieło jego życia prawie, że to była ta trylogia Jezus z Nazaretu, Jezus Chrystus, o Jezusie Chrystusie. Bo wszystkie te nastawienia filozoficzne, które pojawiały się w ramach nauki, nauk humanistycznych, one w jakiś sposób odbijały się na biblistyce, na egzegezie. I często odkrywano nowe metody. Wydawało się, że ta nowa metoda, którą odkryto, to ona już teraz absolutnie załatwi wszystkie problemy i wreszcie mamy narzędzie, które pozwoli poznać prawdę bez żadnych wątpliwości. A po pewnym czasie pojawiały się nowe metody i okazywało się, że tamte założenia były słuszne po części, ale nie do samego końca. Pojawiały się nowe uzupełniające metody i tego jest bardzo dużo. I dlatego Benedykt w końcu doszedł do wniosku, że jedynie poprawna jest tak zwana egzegeza integralna, całościowa. To znaczy taka, która bierze pod uwagę zarówno samo Pismo Święte, no i oczywiście działalność rozumową człowieka, ale także nauczanie Kościoła, tradycje ojców Kościoła. I dopiero to wszystko daje dostęp do pełnej prawdy o Jezusie Chrystusie. I z tego wszystkiego płynie wniosek, który został zawarty w testamencie, żeby nie ulegać tym rozmaitym modom, jednostronnościom, dlatego że wiara wyszła dotąd z tego zawsze zwycięska i że tak będzie dalej. Oczywiście, że tak. Dlatego właśnie Benedykt włączony był całkowicie w ten nurt, który podsumował Jan Paweł II w tej swojej encyklice Fides et Ratio. Dwa skrzydła, wiara i rozum. One prowadzą człowieka do prawdy i one pozwalają jakby zachować poznanie rzeczywistości i znaleźć prawdę, a to jest fundament ludzkiego życia. Z księdzem profesorem Markiem Jagodzińskim rozmawiał Jan Pniewski. Słuchaczy Polskiego Radia 24, którzy również będą z nami przez najbliższe godziny. I łączymy się z Watykanem, gdzie jest ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Witam bardzo serdecznie z placu Świętego Piotra. Na fasadzie bazyliki mamy wspaniały kilim przedstawiający obraz
Jezusa Chrystusa zmartwychwstającego, bo pod znakiem Jezusa zmartwychwstałego przeżywamy właśnie uroczystość pogrzebową papieża Benedykta. Trumna z ciałem papieża seniora została wniesiona o godzinie 8:50. Rozpoczął się różaniec. Na trumnie cyprysowej, w której znajduje się ciało, znajduje się ewangeliarz, auto, herb papieża Benedykta. Na pogrzebie są obecne delegacje z Włoch i Niemiec, czyli ojczyzny Józefa Ratzingera. Na ich czele stoją prezydenci tych państw: Sergio Mattarella i Frank-Walter Steinmeier. Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki, jest kanclerz Niemiec Olaf Scholz, prezydent Portugalii Marcello Rebelo de Sousa, prezydent Węgier Katalin Nowak, a także prezydent Litwy Gitanas Nauseda, jest obecna pani prezydent Słowenii Natasza Pirc-Musar, także prezydent Toga. Mamy obecnych także przedstawicieli różnych wspólnot chrześcijańskich. Patriarchat Ekumeniczny z Konstantynopola reprezentują metropolita Emanuel z Chalcedonii i metropolita Polikarp z Włoch. Także jest reprezentowany patriarchat Aleksandrii przez metropolitę Genadiosora. Patriarchat moskiewski jest reprezentowany dzisiaj przez metropolitę Antoniego, ale jest delegacja również z Canterbury. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra, autatissimus an sacra misteria celebranda. Ojciec Święty zachęcił do przypomnienia sobie swoich grzechów, aby godnie sprawować tę najświętszą ofiarę. Confiteor Deo omnipotente. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuści przy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Thank you.
Oremus. Modlmy się. Deus, che ecclesie tue Boże, Ty w swojej opatrzności wybrałeś swojego sługę Benedykta, aby przewodził całemu Kościołowi. Spraw, aby uczestniczył w wiecznej chwale Twojego Syna, którego zastępował na ziemi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Rozpocznie się teraz liturgia słowa na placu świętego Piotra podczas tej mszy pogrzebowej. Pierwsze czytanie będzie z księgi proroka Izajasza z rozdziału 29 od wersetu 16. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor. ¿Es acaso el alfarero igual que el barro? Tak mówi Pan. Czyż może być garncarz na równi z gliną stawiany? Czyż może mówić dzieło swym twórcy, nie uczynił mnie? I garnek rzec o tym, co go ulepił, nie ma rozumu. Czyż nie w krótkim już czasie Liban zamieni się w ogród, a ogród za bór będzie uznany? Wów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych wolne od mroku i od ciemności będą widzieć. Pokorni wzmogą swą radość w Panu i najubożsi rozweselą się w świętym Izraela. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Będzie śpiewany po łacinie. Dominus pacit me, et nihil mi derit. In loco pastore, in me collocavi. Super aquas quietis eduxit me, anima meam refecit. Mówi, odpocząć orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Pan pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza. Parasti in conspectu meo mensa, adversus eos qui tribulant me. Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników. Calix meus redundat.
namaszczasz mi głowę olejkiem, mój kielich jest przeobfity. Twoja dobroć i miłosierdzie pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia. Zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy. Drugie czytanie pochodzi z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Our reading from the first letter of St. Peter. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się teraz, choć musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go. Wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie. A ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary, zbawienie dusz. Because you believe, and you are sure of the end to which your faith looks forward, that is the salvation of your souls. Usłyszymy słowa, to bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja Go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Świętego pochodzi asysta liturgiczna. Ojciec Święty dokonuje zasypania kadzidła i już za chwilę usłyszymy Ewangelię dzisiejszego święta
dzisiejszego dnia pogrzebu papieża emeryta Benedykta XVI. Dominus vobiscum. Pan z Tobą. I z Duchem Twoim. Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jeden ze złoczyńców, których powieszono, urągał Jezusowi: czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki. Ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dzisiaj ze mną będziesz w raju. Było to około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Po tych słowach wyzionął ducha. Oto słowo Pańskie.
Księga Ewangelii procesjonalnie odnoszona jest z Ambonki. Już za chwilę usłyszymy homilię Ojca Świętego Franciszka. Ojcze, w Twoje ręce powierzam mego ducha. To ostatnie słowa, jakie Pan wypowiedział na krzyżu. Jego ostatnie tchnienie, można by powiedzieć. Zdolne potwierdzić to, co charakteryzowało całe Jego życie. Nieustanne powierzanie się w ręce Jego Ojca. Ręce przebaczenia i współczucia, uzdrowienia i miłosierdzia. Ręce namaszczenia i błogosławieństwa, które skłoniły Go, by oddać się również w ręce swoich braci. Pan, otwarty na historię, które napotkał podczas drogi, pozwolił się wygładzić przez wolę Bożą, biorąc na swoje barki wszystkie konsekwencje i trudności Ewangelii, aż zobaczył swoje ręce przebite z miłości. Zobacz moje ręce, powiedział do Tomasza. I mówi to do każdego z nas. Zobacz moje ręce. Zranione ręce, które wychodzą na spotkanie i nie przestają się ofiarować, abyśmy poznali miłość, jaką Bóg ma ku nam. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. To zaproszenie i program życia, który inspiruje i chce kształtować jak garstcarz serce pasterza, aż do wzbudzenia w nim tych samych uczuć, które żywił Jezus Chrystus. Wdzięczne oddanie się na służbę Panu i Jego ludowi, które rodzi się z przyjęcia całkowicie darmowego daru. Należysz do mnie, należysz do nich, szepce Pan. Jesteś w moich dłoniach i właśnie dzięki temu znajdujesz się w rozległej przestrzeni mojej miłości. Pozostań w moich rękach i oddaj mi Twoje. Jest to wyrozumiałość Boga i Jego bliskość zdolna do oddania się w kruche ręce uczniów, aby nakłonić swój lud i powiedzieć wraz z nim: bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. To jest moje ciało, które za Was będzie wydane. Modlitewne poświęcenie się, które kształtuje się i doskonali w milczeniu wzdłuż rozdroży i sprzeczności, z którymi musi się zmierzyć każdy pasterz, oraz ufne zaproszenie do prowadzenia trzody, dove la bontà deve lottare e i fratelli vedono minacciata la loro dignità. Podobnie jak mistrz dźwiga na swoich barkach trudy wstawiennictwa i wyniszczenia, namaszczenia za swój lud, zwłaszcza tam, gdzie dobroć musi walczyć i bracia widzą, że ich godność jest zagrożona. W tym spotkaniu wstawienniczym Pan rodzi łagodność, zdolną do zrozumienia, przyjęcia, ożywienia, nadziei i stawania ponad nieporozumieniami, które to może wywoływać. Niewidzialna i nieuchwatna ufność, która rodzi się ze świadomości, w czyich rękach pokłada się zaufanie. Modlitewna i adoracyjna ufność zdolna do odczytywania działań pasterza i dostosowywania jego serca i decyzji do czasów Bożych. Paść znaczy kochać, a kochać znaczy być gotowym także na cierpienie. Kochać znaczy dawać owcom prawdziwe dobro, pokarm prawdy Bożej, Słowa Bożego, pokarm obecności Boga. Poświęcenie wspierane przez pociechę Ducha Świętego, która zawsze poprzedza go w misji, w żarliwym dążeniu do przekazywania piękna i radości Ewangelii, w owocnym świadectwie tych, którzy jak Maryja trwają na wiele sposobów u stóp krzyża, w tym bolesnym, ale niezachwianym pokoju,
który ani nie napada, ani nie podporządkowuje, oraz w upartej, ale cierpliwej nadziei, że Pan spełni swoją obietnicę, jak obiecał naszym ojcom i swoim potomkom na wieki. My również, mocno przywiązani do ostatnich słów Pana i do świadectwa, które naznaczyło Jego życie, chcemy jako wspólnota kościelna pójść Jego śladami i powierzyć naszego brata w ręce Ojca. Niech te ręce miłosierdzia znajdą Jego lampę zapaloną olejem Ewangelii, którą rozkrzewiał i której był świadkiem podczas swego życia. Święty Grzegorz Wielki pod koniec reguły pasterskiej zapraszał i napominał do tego towarzystwa. Mówi w ten sposób: proszę Cię, byś mnie wśród niebezpieczeństw tego życia podtrzymywał deską tej modlitwy, aby podnosiła mnie ręka Twej zasługi, ponieważ mój własny ciężar mnie pogrąża. Jest to świadomość pasterza, że nie może udźwignąć sam tego, czego w istocie nigdy nie mógłby udźwignąć sam, i dlatego umie powierzyć siebie na modlitwie i w trosce o powierzony mu lud. To właśnie wierny lud Boży, który zgromadzony towarzyszy i powierza życie tego, który był jego pasterzem. Jak kobiety z Ewangelii przy grobie, jesteśmy tutaj z wonnościami wdzięczności i namaszczeniem nadziei, aby jeszcze raz okazać mu miłość, która nie ginie. Chcemy to uczynić z tym samym namaszczeniem, mądrością, łagodnością i oddaniem, jakimi potrafił obdarowywać przez lata. Chcemy wspólnie powiedzieć: Ojcze, w Twoje ręce powierzamy Jego ducha. Benedykcie, wierny przyjacielu oblubieńca, niech Twoja radość będzie doskonała, gdy będziesz słyszał ostatecznie i na zawsze Jego głos. Tym bezpośrednim zwróceniem się do świętej pamięci papieża Benedykta, papieża emeryta, Ojciec Święty zakończył swoją homilię wygłaszaną podczas uroczystości pogrzebowych w Watykanie. Trumna z ciałem Benedykta spoczywa przed ołtarzem na placu świętego Piotra. Jest to trumna podobna do tej, którą wielu pamięta jeszcze z pogrzebu Jana Pawła II, bardzo skromna. Na zewnątrz drewniana, niczym nie przyozdobiona, na której leży Pismo Święte, lekcjonarz. W tych ostatnich dniach papież Franciszek wiele razy nawiązywał do postaci Benedykta XVI. Napisał między innymi w przedmowie do książki Bóg jest zawsze nowy, która wyjdzie za kilka dni: wyjaśnianie wiary było dokonywane z oddaniem człowieka, który w pełni poświęcił się Bogu. Swoim przykładem intelektualisty bogatego w miłość oraz entuzjazm pokazał nam, że poszukiwanie prawdy pozostaje możliwe i że pozwolić się jej ogarnąć to najwyższe z możliwych osiągnięć ducha ludzkiego. W tej drodze wszystkie wymiary człowieka, rozum i wiara, inteligencja i duchowość znajdują właściwą sobie rolę i specyfikę. Wierni zgromadzeni na placu świętego Piotra w milczeniu rozważają słowa homilii, które papież Franciszek dopiero co wypowiedział. Rozpoczyna się modlitwa wiernych.
Módlmy się, bracia, do Boga, naszego Ojca, który w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie Jezusa z martwych odrodził nas do żywej nadziei. Błagajmy Pana, Panie, wysłuchaj nas. Za papieża emeryta Benedykta, który zasnął w Panu, aby wiekuisty pasterz przyjął go do swojego królestwa, światła i pokoju. Za naszego papieża Franciszka i za wszystkich pasterzy Kościoła, aby nieugięcie słowem i czynem głosili zwycięstwo Chrystusa nad złem i śmiercią. Za przywódców państw i organizacji międzynarodowych niech starają się mądrze i dalekowzrocznie promować sprawiedliwość i pokój. Za braci i siostry, którzy cierpią na skutek ubóstwa i wszelkiej nędzy, aby miłość Boża pomagała nam ze współczuciem otworzyć się na przyjęcie najmniejszych i ubogich. Za nas tutaj zgromadzonych, aby wychwalać porażkę śmierci i zwycięstwo Pana Jezusa, niech będzie ono zaczynem nadziei w oczekiwaniu na przyjście Królestwa Bożego. Boże nasz Ojcze, miłośniku życia, usłysz modlitwy, które z wiarą w Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego kierujemy do Ciebie za papieża emeryta Benedykta oraz w intencji potrzeb Kościoła i ludzkości. Daj nam dojść do uczestnictwa z Tobą w niebieskim Jeruzalem, w którym nie będzie już smutku ani łez. Amen.
uczestniczymy we mszy świętej pogrzebowej papieża emeryta Benedykta XVI. Z Ojcem Świętym Franciszkiem tę Eucharystię koncelebruje około 120 kardynałów z dziekanem Kolegium Kardynalskiego, kardynałem Giovannim Battistą Re oraz 400 biskupów, 3700 księży z całego świata. Z Polski w uroczystościach ze strony kościelnej uczestniczy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gondecki, jest obecny także prymas Polski, arcybiskup Józef Polak, a także metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz oraz metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Nie mogło zabraknąć oczywiście kardynała Stanisława Dziwisza, a także arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego z Lwowa, który przez pewien czas pełnił również funkcję sekretarza papieża Benedykta. W ostatnim pożegnaniu Benedykta XVI biorą też udział biskupi ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego z biskupem eparchii Świętej Rodziny w Londynie, Knetem Nowakowskim. Kardynał Giovanni Battista Re okadza ołtarz. On sprawuje tutaj tę liturgię przy ołtarzu. Ojciec Święty przewodniczy jej. Kiedy pamiętamy pogrzeb Jana Pawła II sprzed kilkunastu laty i księgę Ewangelii, Ewangeliarz leżący na trumnie zmarłego papieża Polaka, ogromny wiatr, który zerwał się wtedy, zamknął księgę Ewangelii. Tym razem inna pogoda towarzyszy uroczystościom pogrzebowym papieża emeryta Benedykta. Na trumnie spoczywa Ewangeliarz, otwarty na Ewangelii, w której zapisano świadectwo o zmartwychwstaniu Chrystusa. Módlmy się, bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący, modli się kardynał Giovanni Battista Re. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie ofiarę błagającego Cię Kościoła i spraw, aby Twój sługa Benedykt, który przewodził Twojemu ludowi jako najwyższy pasterz, wszedł do grona świętych biskupów w niebie. Per Dominum nostrum, Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Veredignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi sempre tubique. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jeden przyjął śmierć, aby nas wszystkich wybawić od śmierci wiecznej. I sam umarł na krzyżu, abyśmy mogli żyć z Tobą na wieki. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Thank you.
Będzie dzisiaj używana trzecia modlitwa eucharystyczna. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Janem Chrzcicielem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę
naszego papieża Franciszka, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Pamiętaj o naszym bracie, papieżu emerycie Benedykcie, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Gdy wskrzesi ciała zmarłych z prochu ziemi i upodobni nasze ciało podległe zniszczeniu do swojego ciała uwielbionego, przyjmij również do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, gdy otrzesz z naszych oczu wszelką łzę, bo widząc Ciebie, Boże, jaki jesteś, przez wszystkie wieki będziemy do Ciebie podobni i chwalić Cię będziemy bez końca. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est divi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Następuje modlitwa Pańska, Ojcze nasz. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Utope misericordiae tua diuti et a peccato simus semper liberi. Abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Offerte vobis pacem. Przekażmy sobie znak pokoju, zaintonował kantor wierni na placu św. Piotra.
celebrujący również tę Eucharystię, kardynałowie, biskupi, kapłani, wszyscy przekazują sobie znak pokoju. W jednym z pierwszych rzędów widzimy arcybiskupa Georga Getzweina, który przez kilkanaście lat posługiwał zmarłemu w sobotę papieżowi jako jego sekretarz. Jeszcze za czasów, kiedy kardynał Ratzinger pełnił urząd prefekta Kongregacji Nauki Wiary, ale również za czasu całego jego pontyfikatu. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni wezwani na Jego ucztę. Rozpoczyna się obrzęd Komunii Świętej. Chór śpiewa pieśń Światło wieczne Twoje, Panie, które świeci wszystkim świętym w wieczności. Niech będzie z nami słowa psalmu 129. De profundis, z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Światłość wiekuista niechaj mu świeci z Twoimi świętymi na wieki, bo jest pobożny. Nakłoń swoich uszu ku głośnemu błaganiu mojemu. Sanctus tu in eterno,
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, któż się ostoi? Światłość wiekuista niechaj mu świeci z Twoimi świętymi na wieki, bo jest pobożny. Wspomniałem, w uroczystościach uczestniczy oczywiście sekretarz papieża Benedykta, papieża emeryta, Georg Genswein, który w rozmowie Skype powiedział, ponieważ w miniony czwartek stan zdrowia papieża Benedykta nieco się pogorszył, powiedziałem: Ojcze Święty, udzielę teraz sakramentu chorych, a potem odprawimy mszę świętą. Widziałem wyraźnie, że tego chciał. Nie koncelebrował liturgii, leżał w łóżku, miał małą łyżeczką, udzieliłem mu komunii świętej, którą przyjął. Wcześniej przez 2 dni nic nie jadł, wspomina arcybiskup. Następnej nocy, z 30 na 31 grudnia, przy chorym obecna była opiekunka. Słyszała ona ostatnie słowa, które Benedykt mógł wyraźnie powiedzieć, a było to Signore ti amo, Panie, kocham Cię, powiedziane po włosku. Miało to miejsce około godziny 3 w nocy. Wkrótce potem, w ciągu 3 godzin, stan papieża seniora gwałtownie się pogorszył, a agonia trwała niespełna godzinę, powiedział katolickiej agencji informacyjnej arcybiskup Genswein. W rozmowie wyznał, że gdy usłyszał, że ostatnimi słowami były Signore ti amo, Panie, kocham Cię, przyszła mu na myśl homilia, którą ówczesny kardynał dziekan kolegium kardynalskiego Józef Ratzinger wygłosił na pogrzebie Jana Pawła II w 2005 roku, kiedy cytował z Ewangelii świętego Jana trzykrotne pytanie Piotra: czy mnie miłujesz? I usłyszawszy: Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję, Jezusowe zaproszenie: pójdź za mną. Przypomniałem też ostatnie słowa z tej homilii ówczesnego dziekana kardynała Ratzingera, że Jan Paweł II widzi nas z domu Ojca i prośbę: pobłogosław nam. To jest dla mnie niezapomniane. Byłem na placu świętego Piotra, obok ołtarza, niezapomniane, wspomina arcybiskup Georg Genswein. A dzisiaj uczestniczymy w pogrzebie papieża emeryta Benedykta i te same słowa powracają również do naszej pamięci. Słowa wypowiedziane już wiele lat temu, ale które
ciągle nie tracą nic na swojej aktualności. Najmocniejsze przesłanie tego pontyfikatu, wspominany dzisiaj już wielokrotnie arcybiskup Genswein, odpowiedział, że cała tajemnica tkwi w dewizie papieża, która pochodzi z trzeciego listu świętego Jana, Cooperatores Veritatis, czyli współpracownicy prawdy, co oznacza, że prawda nie jest czymś, co się myśli, ale jest osobą, jest nią Syn Boży. Bóg wcielił się w Jezusa Chrystusa, w Jezusa z Nazaretu i to jest Jego przesłanie. A zatem nie tyle mamy podążać za teorią o prawdzie, ale podążać za Panem, który jest drogą, prawdą i życiem. I to jest przesłanie Benedykta XVI, które nam pozostawia to orędzie. Nie jest w żaden sposób ciężarem, jest zdecydowanie pomocą w niesieniu wszystkich ciężarów każdego dnia. A to daje radość. Problemy oczywiście są, ale im silniejsza wiara, tym bardziej powinna mieć ostatnie słowo pośród różnych przeciwności naszego życia. Arcybiskup Genswein powiedział też, że Benedykt XVI miał świadomość, że jego pontyfikat będzie raczej krótki, dlatego należy się skupić na tym, co najważniejsze, właśnie na głoszeniu osoby Jezusa Chrystusa ludziom naszych czasów. I temu poświęcił też wspaniałe dzieło swego życia, trylogię Jezus z Nazaretu, która jest nie tyle biografią ukazującą osobę Jezusa, ale jest zaproszeniem skierowanym do każdego wierzącego, żeby wszedł z Jezusem w głębszą relację. Że On pragnie być dziś obecny w naszym życiu. Ojciec Federico Lombardi, wieloletni rzecznik prasowy Watykanu, powiedział, że Benedykt XVI zostanie zapamiętany głównie jako teolog, jako ten, który nauczał, przekazywał orędzie wiary, przekazywał nam przesłanie wynikające z serca Ewangelii i czynił to z wielką znajomością naszej kultury, realiów życia współczesnego człowieka. To było podstawowe zadanie, tak je rozumiał w swoim życiu, żeby przybliżyć ludziom naszych czasów, w naszym języku, w naszej kulturze prawdę o tym, że Jezus jest obecny, działa i żyje. To była wiara, która była przez niego przyjęta, zrozumiana, ale również przeżywana, którą się dzielił ze wszystkimi. Oremus. Caritatis tuae Domine, sumente sacra subsidia, quaesumus
Pokrzepieni najświętszym sakramentem, który nas jednoczy z Tobą, prosimy Cię, Boże, za Twojego sługę, naszego papieża Benedykta. Ty uczyniłeś go widzialnym fundamentem jedności Kościoła. Przyjmij go do grona wybranych w niebie przez Chrystusa Pana naszego. Fratres, sororesque et carissimi. Drodzy bracia i siostry, w celebracji świętych tajemnic otworzyliśmy nasze umysły i serca na pełną radości, nadzieję. Z ufnością ofiarujemy nasze ostatnie pożegnanie papieżowi, seniorowi Benedyktowi i polecamy go Bogu naszemu miłosiernemu i kochającemu Ojcu. Niech Bóg naszych ojców przez Jezusa Chrystusa, swojego jedynego Syna w Duchu Świętym, Pan i ożywi, Pana i Dawcę życia, zbawi papieża seniora Benedykta od śmierci, aby mógł wyśpiewywać chwałę Boga w niebieskim Jeruzalem w oczekiwaniu na zmartwychwstanie Jego śmiertelnego ciała w dniu ostatecznym. Uczestniczymy w tak zwanym akcie ostatniego pożegnania papieża Benedykta XVI. Chór śpiewa słowa: Ja wiem, wybawca mój żyje. Na ziemi wystąpi jako ostatni i ciałem swym Boga zobaczę. Moje oczy otworzą się na Jego światło i na Nim spocznie moje spojrzenie. Niech Cię kontempluję, mój Boże i mój Zbawicielu. Trzymam tę nadzieję mocno w sercu, bo wiem, że dane nam będzie kontemplować Ciebie, mój Boże i mój Zbawicielu. Następuje teraz obrzęd pokropienia trumny z ciałem papieża seniora Benedykta XVI. Dokonuje tego dziekan Kolegium Kardynalskiego, kardynał Giovanni Battista Re. Ciałem papieża emeryta zostaje okadzona również przez kardynała Re. Ojcze nieskończenie dobry, w Twoje ręce polecamy papieża seniora Benedykta, którego ustanowiłeś następcą świętego Piotra i pasterzem Kościoła, gorliwym głosicielem Twojego słowa i wiernym szafarzem boskich tajemnic. Przyjmij go, prosimy, do sanktuarium nieba, aby cieszył się wieczną chwałą ze wszystkimi Twoimi wybranymi. Dziękujemy Ci, Panie, za wszelkie dobrodziejstwa, którymi w swojej dobroci
udzieliłeś mu dla dobra Twojego ludu. Daj nam pociechę wiary i moc nadziei. Do Ciebie, Ojcze, źródło życia w duchu ożywiającym, przez Chrystusa, zwycięzcę śmierci, wszelka cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Niech aniołowie zawiodą Cię do raju. Pieśń, która towarzyszy zawsze w pogrzebach. Za chwilę trumna z ciałem papieża Benedykta zostanie przeniesiona do Grot Watykańskich, gdzie spocznie w tym miejscu, gdzie przez kilka lat spoczywało ciało papieża Jana Pawła II aż do momentu jego beatyfikacji i wówczas zostało przeniesione do Bazyliki Świętego Piotra. Niestety... Ciało papieża przebywa w tej chwili w trumnie cyprysowej, która właśnie zostanie przeniesiona do Bazyliki Świętego Piotra. Tam zostanie zamknięta w dwóch kolejnych trumnach, cynkowej i drewnianej. Śpiewa hymn Wielbi dusza moja Pana, Magnificat Maryi. Kardynałowie, którzy koncelebrowali tę mszę świętą, powoli wychodzą, opuszczają plac Świętego Piotra, udając się do Bazyliki Świętego Piotra. Ceremonia przeniesienia trumny do Grot Watykańskich będzie miała charakter prywatny. Przy trumnie papieża stoi już 12 mężczyzn, którzy na swoich barkach przeniosą trumnę najpierw do Bazyliki Świętego Piotra, stamtąd do Grot Watykańskich. Warto dodać, że przed mszą świętą pogrzebową o godzinie 7 rano dzisiaj w Bazylice Świętego Piotra w małym gronie miał miejsce obrzęd zamknięcia trumny. Wzięli w nim udział m.in. ceremoniarz papieski, ksiądz Diego Giovanni Ravelli, kamerling kościoła rzymskiego, kardynał Kevin Farrell, arcypresbiter Bazyliki Świętego Piotra, kardynał Mauro Gambetti, kilku kardynałów i oczywiście prywatny sekretarz zmarłego papieża seniora, arcybiskup Georg Genswein. Wczoraj wieczorem natomiast po zamknięciu Bazyliki Świętego Piotra ciało Benedykta XVI zostało złożone do cyprowej trumny. Zgodnie z tradycją znalazły się w niej także paliusze, które zmarły nosił jako
papież, ale też jako metropolita Monachium i Rzymu i wreszcie jako dziekan kolegium kardynalskiego. W trumnie papieża znajdują się również monety i medale z czasów jego pontyfikatu, czyli z lat 2005-2013. Jest wreszcie dokument zwany Rogito, czyli zamknięty w metalowej tubie tekst, w którym pokrótce została opisana posługa papieża Benedykta XVI, cały jego pontyfikat. Został on odczytany po łacinie i następnie podpisany przez obecnych przy zamknięciu trumny. Następnie prywatny sekretarz i mistrz ceremonii zakryli twarz zmarłego tkaniną. Słyszymy oklaski na placu świętego Piotra. Oklaski wiernych, którzy według policji włoskiej, wstępnych danych, których na placu świętego Piotra jest około 100 tysięcy, czyli znacznie więcej niż początkowo sądzono. Wczoraj jeszcze pisano o 60 tysiącach uczestników uroczystości pogrzebowych papieża Benedykta. Właśnie w tej chwili mężczyźni, którzy stali przy trumnie papieża, unoszą trumnę. Takim elementem charakteryzującym tę trumnę wynoszoną w tej chwili w kierunku bazylki jest herb papieża. Herb, tarcza, jej pierwsza część składa się z koloru żółtego. Prezentuje ona głowę ciemnoskórej osoby z czerwoną koroną i kolczykiem w uchu. To był zawsze stały element herbów arcybiskupów Monachium i Fryzyngii, a tam właśnie w tej archidiecezji pasterzował od 1977 roku do 81 Józef Ratzinger i miał również w swoim herbie ten właśnie symbol. Po lewej stronie tego herbu znajduje się brązowy niedźwiedź dźwigający na sobie czerwony pakunek z czarnym krzyżem. Święty Korbinian, taka jest tradycja przekazywana od wieków. Koń, którego rozszarpał ten niedźwiedź, który pielgrzymował do Rzymu, otrzymał od tego właśnie świętego nakaz, aby ten pakunek z czarnym krzyżem przenieść do Rzymu. I ostatnia część tego herbu, który znajduje się na trumnie. Ta trumna w tej chwili zatrzymuje się przed papieżem Franciszkiem, który podchodzi, błogosławi, dotyka ręką wieka trumny. Skłania się również przed ciałem zmarłego, które zostanie za chwilę wniesione do bazyliki świętego Piotra. I ten ostatni element to jest złota muszla pielgrzymia, oczywiście nawiązanie do sanktuarium świętego Jakuba w Santiago de Compostela, ale także do świętego Augustyna. Pamiętamy tę scenę, kiedy dziecko próbowało przelać w muszli morze do małego dołka na brzegu i to było jakby próba ogarnięcia ludzkim rozumem tajemnicy Boga. Nad placem świętego Piotra powiewają flagi niemieckie, widać też flagi polskie, watykańskie i napisy, między innymi po niemiecku: dziękujemy papieżu Benedykcie. Trumna z ciałem papieża Benedykta właśnie w tej chwili jest wnoszona do bazyliki świętego Piotra, znajduje się na schodach prowadzących do bazyliki i już za chwilę zniknie w atrium, a potem w bazylice,
która była tak bliska papieżowi Benedyktowi. Wielokrotnie odprawiał tu Eucharystię, najpierw jako kardynał, arcybiskup Monachium, później oczywiście jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary, no i wreszcie przez 7 lat i 315 dni swojego pontyfikatu. W tej chwili trumna wnoszona jest właśnie do Bazyliki Świętego Piotra i w ten sposób dobiegają końca uroczystości pogrzebowe papieża emeryta Benedykta, który zmarł w ostatnim dniu roku 2022, przeżywszy 95 lat. A ostatnimi słowami, które wypowiedział, były słowa po włosku: Jezu, kocham Ciebie. Drzwi Bazyliki Świętego Piotra są zamykane. Ceremonia pogrzebu papieża, ta publiczna, zakończyła się. Bez wątpienia Benedykt XVI jest dla nas wszystkich wielkim świadkiem wiary. Wiara nie była dla niego jakimś poglądem czy zespołem prawd, doktryn, ale była przede wszystkim drogą, która zawsze w jakimś sensie jest również zagrożona i znajduje się w niebezpieczeństwie. Nigdy nie można powiedzieć, że wiarę się posiada jak jakiś przedmiot. Ona się staje, ona dojrzewa na każdym etapie naszego życia. Jest właśnie podróżą, jest sposobem życia. I wiara może też dojrzewać tylko w takim stopniu, w jakim znosi i przyjmuje na każdym etapie istnienia też różne wątpliwości, jakie budzą się w sercu. Stanowi ona wyzwanie do tego, aby wciąż przekraczać siebie, to, co się wie, to, co się udało do tej pory zdobyć. Wierzący nie jest tym, który posiada coś, czym może zarządzać. Chrześcijanin nie dozuje gotowych odpowiedzi, które wszystko wyjaśniają. Chrześcijanin może tylko pobrzmiewać iskrą daru, który niezasłużenie otrzymał. A gdy to się dzieje, to z czystej łaski. Dlatego jest powołany do poszukiwania Boga przez całe swoje życie, przez dialog z innymi, przyjmując także wątpliwości i rany tych, którzy nie wierzą, towarzysząc wszystkim, nie uważając się nigdy za tego, który już osiągnął to, do czego zmierzał. W tym sensie Józef Ratzinger pozostaje dla nas też świadkiem i mistrzem takiego właśnie przeżywania wiary. Pogłębienie wiary było dla niego bardzo ważne, ponieważ zdawał sobie sprawę, że we współczesnym świecie doświadczamy wielkiego kryzysu wiary, dlatego absolutnie niezbędne jest skupienie uwagi na kwestii Boga i to nie tyle Boga jako takiego, ale Boga jedynego, tego bardzo konkretnego, który stał się bliski człowiekowi, który objawił się w swoim Synu Jezusie Chrystusie, ukazał swoje oblicze.
I tak zakończyliśmy transmisję z Watykanu. Bardzo dziękujemy księdzu Krzysztofowi Ołtakowskiemu, który na miejscu śledził to wydarzenie i komentował dla Państwa. Bardzo dziękujemy słuchaczom pierwszego programu Polskiego Radia i Polskiego Radia 24 za to, że byli Państwo z nami przez ostatnie półtorej godziny. A za chwilę po wiadomościach wrócimy z audycją specjalną poświęconą papieżowi Benedyktowi, papieżowi emerytowi, którego uroczystości pogrzebowe dzisiaj zakończyły się w Watykanie. Powrócimy razem z naszym gościem, którym jest ksiądz profesor Witold Kawecki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.